cześć. Przepraszam Was w ogóle za warunki oświetleniowe, których tak naprawdę nie ma. Jestem na spacerze. Na spacerze wokół stawu i ten spacer to takie przebywanie trochę sam ze sobą, jest taką inspiracją dla mnie, żeby powiedzieć dwa zdania, może trochę więcej jak dwa zdania, o tym reportażu Don Stanislao. W ogóle na samym początku chciałem powiedzieć, że to jest dobry materiał. Dobry materiał pod tym kątem, że jest tam bardzo mało gry na uczuciach, jest bardzo mało podkręcania emocji, a jest dość dużo, no zapalę jednak latarkę czołową, a jest dość dużo takiej dobrej roboty dziennikarskiej, poszukiwania i tego takiego nawet można powiedzieć usilnego starania, zrobienia konfrontacji, w sensie, żeby dwie strony tego się wypowiedziały. Pierwsza strona, która tam była, czyli ta strona dociekająca, sam reżyser, goście, a z drugiej strony osoba, która jest głównym powodem nagrania tego, czyli kardynał Stanisław Dziwisz. Oni mu dali taką możliwość, żeby się wypowiedział, żeby mógł zabrać głos, żeby mógł powiedzieć sorry, ale no nie jestem winien i podać przy tym same argumenty, a nie tylko mówić o tym, że nie jestem winien. Jednak tego nie zrobił, uciekał od tego i to było słabe. Cały materiał, rzeczywiście, tam nie było ataku jakiegoś większego na kościół instytucjonalny, na biskupów, na księży, tylko były pokazane konkretne zjawiska złe, które w obrębie naszego kościoła się dzieją. Może naiwnie, ale widzę w tym nagraniu taką próbę ratowania. Nie? Mimo wszystko, może ktoś nawet nie ma takiej intencji, ale zobaczcie, fala tego odchodzenia od kościoła, bo biskup, ksiądz zły, bo pedofil, bo ktoś tam, zaczyna mijać, zaczynają się pojawiać głosy ludzi, którzy mówią, sorry, ale my chcemy w kościele dalej być, chcemy w nim żyć, chcemy w nim umierać, tak? Jak mówi pieśń, co przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. I nie pozwolimy, żeby jeden czy drugi człowiek tego kościoła go niszczył, tak? Nie chcemy, żeby ludzie, odwracając się od kościoła, który w tym momencie trochę kuleje, odwracali się od Jezusa, no bo przecież 90-kilka% z tych osób, które odchodzą od kościoła rzymskokatolickiego, odchodzą od Jezusa, tak? W którego być może wierzyły, a być może byli tylko jako, nie wiem, tradycjonaliści, nazwijmy to, w tym kościele, bo taka tradycja, później niedzielę do kościoła, ale nie mi to oceniać w tym momencie, nie? Ale właśnie, nie? Więc upatruję w tym taką próbę powiedzenia dość. Oczywiście też próbę rozliczenia, bo każde grzechy, każde zło, każde przestępstwa muszą być rozliczone. I ja to widzę i dopatruję się w tym jakiegoś dobra na przyszłość dla nas, tak, dla naszego kościoła. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo, bardzo się cieszę, że są tacy odważni ludzie dzisiaj, którzy decydują się na robienie takich reportaży, bo tak naprawdę oni działają na dobro, dla dobra naszego wspólnego, tak, dla dobra dzieci. Liczę, że niedługo się pojawią jakieś filmy, które będą związane, reportaże, które będą związane z innymi aferami pedofilskimi, nie tylko wewnątrz kościoła. Jak wiecie, jest tego trochę, no bo każde zło jest godne potępienia, godne rozliczenia, też nagłaśniania, żeby ludzie wiedzieli o tym, że zło się dzieje i żebyśmy mogli dzięki temu, że będziemy to widzieć, przeciwdziałać, żebyśmy mogli powiedzieć w końcu basta, tak? Nie damy, nie ma naszej zgody na to.
I też jedna rzecz jeszcze, do której nawołuję przy okazji tego typu właśnie filmów, żeby jednak zachować coś takiego, co się każdemu człowiekowi należy, a co się nazywa domniemanie niewinności. Jeżeli taka czy inna osoba nie została skazana, to ona w świetle prawa jest niewinna, tak? Także czekajmy z utęsknieniem, aż nasz wymiar sprawiedliwości weźmie się za te sprawy, żebyśmy mogli rzeczywiście, nie krzywdząc nikogo, zbrodniarza, złoczyńcę, jakiegoś właśnie złego człowieka nazwać złym człowiekiem, tak? Znamy z historii też wiele przypadków różnych oskarżeń, które się okazały nieprawdą, tak? Więc dążmy do prawdy. Prawda jest w tym momencie najważniejsza, tak? Także tyle mojego. Ja idę sobie jeszcze pospacerować trochę, dotlenić się przed tą nocą w takich okolicznościach przyrody, w jakich jestem, i spać.